Cześć, witamy na naszym kanale z aplikacjami. Zapraszamy Was na kolejny odcinek z doktorem Pandą. To jest doktor Panda, klinika dla zwierząt, klinika weterynaryjna. I już czas na kolejny test tej aplikacji. Musimy trochę posprzątać, tak jak zawsze. Te śmietniki są bardzo śmieszne. Tak jak widzieliście, słyszeliście, kaczka kwacze, żaba wydaje swoje dźwięki typowe dla żaby, a na końcu, jak już wrzucimy wszystkie śmieci, to bekają. Ta aplikacja jest bardzo śmieszna, bardzo urocza, a my się zajmujemy już naszym pierwszym pacjentem na dziś, czyli małpką, która chyba długo nie myła zębów, dawno nie myła zębów. Także musimy jej pomóc. I wygląda to o wiele, wiele lepiej. Udało nam się, wyleczyliśmy ją, czuje się lepiej. I tak jak zauważyliście, w każdej aplikacji z doktorem Pandą mamy tych samych klientów czy pacjentów. Chociaż są inaczej ubrani. Dobra, zajmujemy się kolejnym pacjentem, tym razem jest to świnka i sprawdźmy, co jej dolega. O, zobaczcie, ona połknęła coś, czego nie powinna połykać. Ma w przewodzie pokarmowym pierścionek, pieniążek i samochód. Także oczywiście musimy się tego stąd pozbyć. I dzięki temu poczuła się lepiej. Dostaje pieczątkę, wypis ze szpitala. Super, udało nam się jej pomóc. Mamy kolejnego pacjenta, psiaka. Nie wiem, czy widzieliście, ale zdjął okulary, żeby się położyć w naszym łóżku szpitalnym. I zobaczcie, on tutaj ma coś z kręgosłupem, poprzestawiały mu się wszystkie kości, pewnie w wyniku jakiegoś wypadku. Ale udało nam się mu pomóc, no i super. Czuję się lepiej, dostajemy w nagrodę naklejkę. Mamy mnóstwo różnych naklejek, bonusy takie w tej aplikacji to są. Mamy kolejnego pacjenta, kładziemy go do łóżka w sali. I musimy mu zmierzyć ciśnienie. I dzięki temu poczuł się lepiej od razu. Hurra! Wypisujemy go ze szpitala, z naszej kliniki. I co teraz? Tutaj mamy helikopter. Musimy posprzątać. Dobra. I mamy kolejnego pacjenta, krowę. Oj, zobaczcie, ma jakieś na twarzy krostki czerwone, musimy jej pomóc. Użyliśmy do tego maści, no i wyleczyliśmy ją. Dobra, czas na słonia. Sprawdźmy, co mu jest. Ma jakieś kłopoty z uszami. Albo z jednym uchem. Jakaś tam mu się pewnie infekcja wdała. I co my tutaj musimy zrobić? O, zobaczcie. Tu są jakieś bakterie, jacyś nieproszeni goście w tym uchu. Także musimy je przegonić. No i udało się. Lepiej się czuje nasz słoń. I w nagrodę dostajemy naklejkę w kształcie papieru toaletowego. Musimy posprzątać. I mamy owieczkę. Ojej! Zobaczcie, jakie ma oczy czerwone i załzawione. Udało nam się jej pomóc, mieliśmy specjalne kropelki. No i jest już zdrowa. Pomogliśmy jej.
Dobra, i ostatnim pacjentem na dziś będzie miś polarny. Sprzątamy. No, dobra. Posprzątaliśmy. I tutaj mamy, zobaczcie, w żołądku jakieś nieproszone bakterie, szkodliwe. Musimy je przegonić dobrymi bakteriami. Także to jest Dr. Panda, klinika weterynaryjna. Napiszcie, co o niej sądzicie, o tej aplikacji, czy chcecie więcej odcinków, jak Wam się podoba, czy ktoś z Was już grał. No i dziękujemy za oglądanie, czekamy na kciuki w górę, subskrypcje, tak jak zawsze, subskrybowanie jest darmowe, pamiętajcie. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na naszym kanale. Do zobaczenia!